Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Wasze Samochody. Drugi odcinek tego cyklu z autem bardzo wyjątkowym, z ikoną włoskiej motoryzacji. Auto, które zostało wyprodukowane w 1969 roku. Fiat 500L Lusso, czyli ostatnia wersja popularnej 500-ki tuż przed wprowadzeniem Fiata 126P. Auto, które w porównaniu do starszych 500-ek ma troszeczkę zmian, ale o tym wszystkim porozmawiam z właścicielem. Bardzo się cieszę, że to auto się pojawiło u mnie, no bo to jest jeden z fajniejszych klasyków, którego w Krakowie na krakowskich ulicach w lecie możemy spotkać. Także zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu Wasze Samochody z Fiatem 500 i Krzysztofem w roli głównej. Krzysztof to jest mój dobry kolega jeszcze z czasów forum Volkswagena, gdzie poznaliśmy się tak naprawdę jeżdżąc golfami. Tak. A tutaj 10 lat temu. 10 lat temu, tak. A tutaj taka zmiana i Fiat 500. Powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na ten samochód? Auto jest absolutnie wyjątkowe. Ja sam kocham 500-ki, będąc często we Włoszech. Rozglądam się za 500-kami. One jeżdżą w różnym stanie właśnie po Włoszech. Niektóre stoją w krzakach porzucone, ale każda, nawet najbardziej opuszczona wersja, najbardziej opuszczony egzemplarz zawsze jakieś takie bardzo pozytywne emocje u mnie wywołuje. Więc skąd u Ciebie pomysł na 500-kę? Czy to też jakby takie było bardzo nieprzemyślane i pod wpływem chwili? Czy raczej była to decyzja, którą długo gdzieś tam w sobie trzymałeś? Od lat jeździłem z rodzicami do Włoch i właśnie spotykałem 500-ki. Mhm. I miałem dokładnie takie same odczucia jak Ty. Każda wzbudzała u mnie zainteresowanie i z czasem tak przypuszczałem, że kiedyś będę posiadaczem takiego modelu. Bo to auto masz już 2 lata, dobrze? Tak, dwa lata. Ja też muszę nieskromnie powiedzieć, że w tym samochodzie jakby jest kilka części, które ja osobiście Krzyśkowi do tego samochodu załatwiłem, na przykład fotele. Fotele bardzo stylowe, fotele OMP, ale do wnętrza przejdziemy za chwilę, więc jakby tutaj swoją cegiełkę w tym samochodzie też taką drobną włożyłem, z czego jestem dumny, bo efekt końcowy całej modyfikacji, jak i odrestaurowania tego samochodu, no to jest coś pięknego dla oka. 2 lata jesteś w posiadaniu tego auta. Powiedz mi, jak dużo przeszkód po drodze spotkałeś, jeśli chodzi o dostępność części, o podwykonawców, którzy ten samochód dla Ciebie odnawiali. Z czym wiąże się odbudowa 500-ki? Czyli tak, od początku może. Samochód kupiłem w niezłym stanie, natomiast z czasem nie satysfakcjonował mnie ten, powiedzmy, lakier. Chciałem mieć samochód pewny, ponieważ używam w dużej mierze na co dzień ten samochód. Także zapadła decyzja, że zostanie odmalowany. Czyli to jest oryginalny kolor tego samochodu? To jest oryginalny kolor, to jest dość rzadko spotykany, natomiast bardzo dużo osób malowało, przemalowało te samochody na taki właśnie kolor giallo posticiano, ponieważ w rzeczywistości wygląda on bardzo ładnie. Zwłaszcza dzisiaj, jak mamy takie pełne słońce i możemy ten lakier pokazać w pełnej okazałości. Tak, jest to taki stricte kolor włoski, nawiązujący do miejscowości Positano. Ale kolor tego samochodu jest nie tylko wyjątkowy, wyjątkowe są też modyfikacje tego samochodu. Ich jest tak dużo, że nie sposób chyba o wszystkich wspomnieć, ale najważniejsza, kluczowa. Auto wyjechało z fabryki z silnikiem o pojemności 500 cm sześciennych, 18 koni mechanicznych. Zgadza się. Dzisiaj ma tych koni Około 50. To jest ogromny przyrost mocy. Powiedz mi, jak to osiągnąłeś, w jaki sposób, no i też jakim nakładem finansowym, bo to pewnie będzie wszystkich interesować. Silnik został całkowicie zbudowany od nowa przez zespół wyścigowego Mistrza Polski. Są to komponenty pochodzące z Włoch. Tak naprawdę z oryginalnego silnika pozostał jedynie blok. Natomiast tłoki, cylindry, korby, to wszystko zostało
wymienione na elementy kute. Jest sportowy wałek, jest odelżone koło, planowana głowica. Zmian jest bardzo dużo. Dzięki temu właśnie silnik osiąga pokażmy około może, podejdźmy. 50 koni. Jest to też jednostka wysoko obrotowa. Ależ pięknie się na to patrzy. W momencie może nie będę zasłaniał z tej strony, żeby nie robić cienia. O, podejdziemy z tej strony. To wszystko wygląda faktycznie nawet chyba lepiej, jak w momencie, gdy wyjechało z fabryki. Tak, zgadza się. Przynajmniej według mnie wygląda lepiej. To już wiem, czemu naklejki Abarth na progach, bo nie jest to Abarth 595. Nie jest to Abarth. Bardzo często spotykam się z takim pytaniem, czy jest to Abarth. No nie ukrywam, jest to dla mnie pewien dyskomfort, bo pytanie, czy jest to replika. No ciężko mówić o replice, no bo to nie jest typowa replika 595, prawda? Tak, bo dla mnie replika to jest podróbka. To jest coś, no nie wiem, kojarzącego się z niską jakością. Tak, zamiennik. Natomiast tutaj wszystko pozostało przy zastosowaniu najlepszych materiałów, oryginalnych, tak jak czy to jest gaźnik dwugardzielowy Weber, czy wszystkie dłoki, cały wydech, to są wszystko części, które są używane we Włoszech w motorsporcie. Ty podzieliłeś proces renowacji tego samochodu, odbudowy tego samochodu jakby na dwa etapy. Tak. Pierwszy to było doprowadzenie go pod kątem, do ideału, pod kątem lakierniczym, pod kątem wizualnym. I w bodajże zeszłej zimy zabrałeś się za modyfikacje mechaniczne tego samochodu. Tak, dokładnie. Przy czym warto też zauważyć, że nie tylko jest silnik zmodyfikowany, ale również trzeba było zadbać o hamulce. No właśnie, bo wszyscy, no większość ludzi myśli o tym, jak zwiększyć moc, ale nie myślą o tym, jak zhamować samochód. To jest ogromny przyrost mocy, 18 koni na 50. Licząc, to jest w zasadzie 250%, prawda, wzrostu. Tak, stąd też trzeba było ten samochód wyhamować. Została zastosowana wzmocniona pompa i co ważne dwuobiegowa. Fiaty 500 miały jeden obieg hamulcowy, czyli w sytuacji jakiejś awarii po prostu traciliśmy hamowanie na obu osiach. W tym przypadku są dwa obiegi, na przednią i tylną oś osobno. Pompa hamulcowa ma zwiększoną wydajność, jest zamontowana poprzecznie do osi samochodu. Dzięki temu zmieściła się po prostu tam w komorze. No jest pioruńsko głośny. Jak podjechałeś tutaj, zresztą będzie to widać na początku filmiku, taki krótki urywek nagrałem, jak Krzysiek właśnie podjeżdżał na miejsce naszego spotkania, no to drze się głośniej niż mój Golf. Ale to jest taki zupełnie inny dźwięk. Taki basowy, właśnie, coś przypominający boksera, to też był, taki też był zamysł, żeby był to niski dźwięk, natomiast Włosi produkują no, po prostu o takiej głośności te wydechy, więc no, na chwilę obecną nic z tym nie mogę zrobić. Jak się jeździ tak wyjątkową 500-ką, która tak bardzo rzuca się w oczy na co dzień? W momencie, gdy jedziesz do pracy, gdy wracasz z pracy, jakie są reakcje ludzi na ulicach, w innych samochodach, czy reakcje przechodniów? No, bardzo dużo osób zwraca uwagę na samochód, trąbią, zwalniają, robią zdjęcia. Jak zostawiasz gdzieś to auto na mieście, zostawiasz je na takich zwykłych parkingach, czy raczej na parkingach strzeżonych? Nie, zostawiam po prostu. No, wychodzi na to, że po prostu ludzie, oglądając go, automatycznie go pilnują. Po prostu robią zdjęcia, więc tak. No jest to też przyjemne. Ja też pewnie, że tak. Samochód po to, żeby on cieszył ludzi. I nie tylko mnie. Otwórzmy bagażnik, bo w środku znajduje się coś bardzo ciekawego. Chyba, że zmieniła się koncepcja od zeszłego roku. Nie zmieniła. No to patrzcie teraz, patrzcie. Ha, to jest hit. No i zobaczcie, zbiornik paliwa w kolorze czerwonym. Skąd w ogóle pomysł na Coca-Colę, żeby tutaj zmiksować troszeczkę te style? No bo jednak Coca-Cola bardziej kojarzona jest z Ameryką niż z Włochami. Tak, natomiast czerwony bak aż po prostu prosił się o taką naklejkę, także bardzo szybki, bardzo tani sposób. Sam uzyskał no, naprawdę taki detal, który chyba najbardziej go wyróżnia spośród innych. No i na zdjęciach też to bardzo dobrze wygląda. Często jak otwierasz właśnie pokrywę bagażnika, to taki uśmiech pozytywny wywołuje na twarzy jeszcze dodatkowo. Tak, a dodatkowo pytają bardzo często różne osoby, czy to jest na gaz. Pomyślę, że to jest po prostu butla z gazem, no bo jednak montaż baku paliwa przed kierowcą no jest dość nietypowy. Krzysiu, mówiłem na początku, że 500 Lusso, bo to jest ta wersja, no ale 500 Lusso miała na przykład kły na przednim zderzaku. Tu się zmieniła troszkę wizja, jeśli chodzi o te zderzaki, czy... Mam te kły, natomiast nie zostały zamontowane z tego względu, że poprzedni właściciel też przy tym samochodzie ich nie zamontował, stąd też widząc, że dobrze wygląda bez tych kół, czekają po prostu w garażu. Rozumiem.
Lusso to także wykładzina w środku, materiałowa. Tak, w tej wersji szara. Były też jasne wnętrza, prawda? W Lusso brązowe bodajże, dobrze pamiętam. Natomiast ja tutaj zastosowałem czarną wykładzinę, żeby pasowała bardziej do sportowego stylu. No i klameczki też się pozmieniały w Lusso, prawda? Tak. Klameczki są też tutaj, wyznacznikiem też są w ten sposób przeszycia takie. Boczki, To mi się kojarzy z maluchem. Tak, jeśli bardzo dużo pamiętam tutaj z czasów dzieciństwa te listwy właśnie, które podtrzymywały tapicerkę, te takie rowki. Ciekawa jest też historia kierownicy, prawda? Czy to jest cały czas ta kierownica, słynna kierownica z historią rodzinną? Tak, to jest kierownica z historią rodzinną. Należała do mojego taty. Jeździł nią w kilku maluchach w latach 80. Teraz została na potrzeby tego samochodu obszyta skórą z przeszyciami w kolorze samochodu. Jak z dachem, powiedz mi? Nie ma problemów, jeśli chodzi o odcieknięcie dachu i zresztą wiadomo, auto jest garażowane, ale czasem pewnie trafia się jakiś niespodziewany deszcz. Nie ma z tym najmniejszego problemu, nie przeciekam, spokojnie samochód myję na myjniach bezdotykowych. Następnie wycieram. Wiadomo, jakaś kropla w środku się znajdzie, ale to te samochody są nieprzystosowane po prostu do takich myjni. Wnętrze też jest w pełni odrestaurowane. Powiedz mi, co tutaj się zmieniło względem oryginału, czy tak naprawdę zostało wszystko to samo, tylko na przykład w nowym obszyciu? Generalnie zostało w takim stanie, jakim było wcześniej. Została deska została obłożona alkantarą. Tak zwany tutaj, nie wiem czy to dobrze powiem, łamacz kolan został obity taką perforowaną skórą, widzę. Napą, tak, nawiązujący do kierownicy. Są nowe zegary, to są zegary nawiązujące do Abarta, ale jest to też produkt Abarta. Doszedł obrotomierz. No właśnie, bo przy tym silniku przydaje się chyba obrotomierz, prawda? Tak, przydaje się obrotomierz. Tak samo czujniki, które zostały założone, typu czujnik ciśnienia oleju, temperatury oleju, czy też takie banały jak światła awaryjne, których nie było w tych samochodach. Tu mamy skrzynię czterobiegową, fabrycznie też była czterobiegówka? Fabrycznie było czterobiegówka, niesynchronizowana, natomiast tutaj już w obudowie Fiata 500 są włożone elementy synchronizowane z nowszych modeli. Super. Teraz jeszcze pokażę Wam tę cegiełkę, którą włożyłem do tego samochodu, mianowicie fotele AMP, które udało mi się właśnie do tego auta Krzysztofowi zamówić. No wyglądają bardzo stylowo. Przede wszystkim dobrze trzymają w czasie jazdy, bo zobaczcie, jak one są głębokie. Nie przeszkadza brak zagłówka? No wymaga przyzwyczajenia. Natomiast bardziej trzeba się przyzwyczaić do braku pasów bezpieczeństwa. No właśnie, jak policja? Miałeś już jakąś kontrolę odnośnie pasów? Tylko kontrole były pozytywne na zasadzie chęci pooglądania, obejrzenia, porozmawiania. Natomiast to były takie krótkie, bardzo krótkie spotkania. A czy jeśli samochód nie jest zarejestrowany na żółtych blachach jako zabytek, tylko na blachach zwykłych, białych, nie jest konieczne domontowanie pasów, żeby spełniał wymagania? Samochód nie był homologowany na pasy. Rozumiem. Także nawet chcący zamontować, nie ma miejsc, w które należałoby je przykręcić. Jakieś cenne rady, wskazówki, porady dla kogoś, kto będzie odrestaurowywał 500-kę? Pewnie to jest długa i żmudna droga, prawda? Tak. Przez mękę, czy nie? Były momenty, że tak, ponieważ część elementów, która jest dostępna, no nie spełnia jakości odpowiedniej. Włoski styl, włoska jakość. Tak, natomiast tutaj też no mówię o częściach dostępnych w Polsce. Te, które były kupowane we Włoszech, powiedzmy przeznaczone do motorsportu, to jest pierwsza liga. Natomiast takie banały jak powiedzmy lizak łączący skrzynię biegów, po 200 kilometrach po prostu się rozpadł. I to były takie rzeczy, które wychodziły na początku. Można to nazwać wieku niemowlęcego. Zostały wyeliminowane tam powiedzmy pewnymi modyfikacjami i w tym momencie zapomniałem o tych elementach. Natomiast warto korzystać z jak najlepszych materiałów. Żeby się cieszyć jak najdłużej, pewnie uśmiechem na twarzy. Dokładnie tak, bez przykrej niespodzianek. Chociaż Fiat, jak i cała włoska motoryzacja lubią być kapryśne i to jest pewnie wpisane po części w styl tego samochodu, że nigdy nie wiesz tak naprawdę, czy rano go odpalisz. Natomiast nie zdarzyło się, żeby się nie udało odpalić. Także to jest prosty też. Oczywiście. Ty też jakby nie jesteś pewnie wykształcony z tego, co kojarzę, w kierunku mechanicznym, prawda? Nie, natomiast uczę się i od lat lubię klocki Lego i teraz tak się śmieję, że to jest taki nowoczesna
wersja klocków Lego dla dorosłych. No ja niestety na chwilę obecną muszę się cieszyć tylko 500 z klocków Lego, którą widziałeś pewnie ostatnio, złożyłem przy okazji niedzieli razem z małżonką i była to dla nas ogromna przyjemność. Na dzisiaj jeszcze większą przyjemnością jest dla mnie możliwość poobcowania troszkę z tym samochodem. Krzysiu, zabierzesz mnie na krótką przejażdżkę, może taką bez słów, bo będzie ciężko nas usłyszeć, bo będzie naprawdę głośno, ale zrobimy tutaj taką małą rundkę, żeby pokazać widzom, jak się tym samochodem jeździ. Oczywiście zapraszam. Zapraszamy Was serdecznie na pokład. No to odpalamy i jedziemy. Ja już zapasy chciałem odruchowo łapać, ale przecież nie ma. Dobra. Po raz pierwszy... Tak, o coś nie ci weszło. Po raz pierwszy to nie ja prowadzę, tylko jestem wożony. I to jest taki autem. Okularki. Troszkę jak w waluchu ten dźwięk, nie? Tak, jest taki, ponieważ zęby... Prawo musimy. Prawo, ponieważ zęby na pierwszym biegu są proste. Stąd to takie charakterystyczne wycie. W prawo czy w lewo? Jedźmy w prawo, no jedźmy na główną, zobaczymy te reakcje ludzi, jak będą patrzeć na to auto. Mistrzostwo świata. No na dłuższej trasie może być męcząco, nie? Pod kątem jednak tego dźwięku. Tak. Prawda. Natomiast no, dla mnie ważne jest też to, że ten samochód potrafi się sprawnie przyspieszyć, bo właśnie teraz po tych modyfikacjach, bo tak. No 18 koni to tak ciężko przyspieszało. Tak. Pani w kole jest 95 oczywiście, 95, prawda? 95, tak. Teraz są fajne ceny, to jak ze spalaniem w ogóle przy tych 50 koniach? Koło 8 litrów, natomiast no później przy większych prędkościach no niestety, ale potrafi. Jak mała rajdówka taka, nie? Tak, ale chyba nam spadła fajka, to co cię wspominała. No widzę, że... Włoska motoryzacja, włoska motoryzacja! Przecież zaraz się zatrzymamy, tak, o, tu mamy tutaj taką bramę, to ten, to zaraz poprawimy. To jest to, co mówiłem. Jak on będzie miał kaprys, to on zrobi to, co on będzie chciał, tak, a nie tak, to, tak, czego ty chcesz. Ale to dobra, jest, poczekaj, jest... to szybki serwis. Przepniemy się tylko na drugą kamerę. Będziesz chciał to puścić? A no oczywiście! Antyreklama. O, widzicie? No. Ale ja nie wiem, jak to jest... Jaka to jest przyczyna, bo... To jest właśnie to, co kocham we włoskiej motoryzacji. Nigdy nie wiesz, co cię czeka. Nigdy. Tak. To... Ale to jest bardzo, wiesz, to jest bardzo sympatyczne. O ile sympatyczne i fajne jest w niedzielę, jak masz dużo czasu, tak, i możesz się z tym pobawić. Tylko że jak jedziesz do pracy i dzieje się to przykładowo, wiesz, w momencie, gdy się spieszysz. Dokładnie tak. Ale najśmieszniejsze jest to, że przydarzyło mi się to dzisiaj pierwszy raz jadąc do ciebie rano i się zastanawiałem, co się dzieje. Zaglądałem, od razu wiedziałem, że coś tutaj teraz powinno być w porządku. To też trzeba właśnie lubić. Dokładnie. O! I jeszcze musisz troszkę mocniej. O! Teraz jest ok. No to jedziemy znowu dalej. Może teraz fajka nie spadnie. Palanie oczywiście tak jak w maluchu, prawda? W pierwszych. Tak. Ale łącura puścił. Pod to. Tak, pod tunel pod Galerią Krakowską. Okay. Ostatni raz w tym tunelu szalałem Focusem RS-em ze zmodyfikowanym wydechem. No było głośno, fajnie. Ja lubię zresztą tak. Na krótką metę lubię, jak jest głośno, bo to jest taki, wiesz, klimat, ale w trasie. Jednak człowiek się starzeje, chcesz już mieć troszeczkę ciszy, tak? To prawda, dlatego to prawo. Też... Brawo, tak. Tutaj jest. To, tak. Tak, to prawda, natomiast to też nie może być. Taki samochód nigdy nie może być jedynym samochodem. Oczywiście, to przecież...
norm pewnie, jeśli chodzi o, wiesz, głośność wydechu, na pewno nie spełnia. W pełni spełnia. Tak, ale tak jak widać, ma potencjał. Co prawda zawieszeniowo mogłoby być lepiej. To znaczy, można byłoby go jeszcze... troszeczkę posadzić, utwardzić może, żeby się lepiej drogi trzymał, prawda? Tak, natomiast to by wykluczało też użycie oryginalnego zawieszenia, które w tym momencie jest. I jest to zawieszenie Abarta, tak więc tutaj... prosto na górę. Dobrze. Szkoda byłoby zmieniać coś, co jest oryginalne i też nadaje klimat. To, umówmy się, to też nie jest samochód do ścigania. Oczywiście, że tak. Samochód wymaga szacunku ze względu na wiek. To jest samochód do przemieszczania się, powiedzmy, 50 na godzinę. Tak. W taki sposób, jak tutaj zaprezentowałem, przyznam się, jechałem pierwszy raz. To ma być auto do dostojnej jazdy po prostu. Tak, natomiast czasem miło będzie, kiedy po prostu zaskoczy gdzieś, że potrafi po prostu przyspieszyć. Złota zasada, im wolniej jadę, tym dłużej na mnie patrzą, proste. Tak, tutaj mamy stopa. Tak. Możemy, Krzysiu, zająć lewy pas, to wrócimy sobie od razu na nasze miejsce. A tak, tutaj było widać, w momencie, kiedy nam ta pajeczka spadła, 7000 obrotów spokojnie mógłby jeszcze nie wyżej pociągnąć, ale no niestety pół rok. Coś muszę z tym pomyśleć, może po prostu jest... wymaga tam jakiejś drobnej korekty. Albo po prostu ta fajka już, wiesz, ta guma odciepła się w jakiś sposób, może po prostu nie wiem, rozszerzyła, czy to ciężko powiedzieć, no. To jest Fiat. Przyjdę do domu, sam będę miał zagwozdkę, jaki jest tego powód. W garażu pod domem sobie grzebiesz? Masz tam możliwość? Tak, jak widać na Instagramie, tam mamy już... Link coraz... do Instagrama, czy się znajdziecie w opisie filmu. Tak, coraz lepiej wyposażoną szafę z podnośnikami różnego rodzaju, więc już mnie też sąsiedzi dobrze znają z tego względu, że widzą mnie tam dość, żeby nie powiedzieć bardzo często, całą kwarantannę praktycznie przesiedziałem w garażu. No i to jest to, zastosowałeś się do hashtagu, zostań w garażu, zostań w domu. Tak. W takim stylu można, przy takim samochodzie można spędzać czas wolny w domu czy w garażu. Można, no jest to, co jeździć, to trzeba, więc taki urok. Ogromna dawka przyjemności niedzielnej dla mnie. Dziękuję Ci serdecznie za możliwość, po pierwsze, poobcowania troszkę z tym samochodem, po drugie, no, fajnej przejażdżki z przygodami. Również bardzo dziękuję. Dzięki, Krzysiu. No i co, widzimy się pewnie na klasykach, jak wszystko to wróci do normy. Zapewne tak. I spoty wrócą pod Tauron na arenę, gdy wirus nas opuści w końcu i będę mógł też co tydzień spoglądać na ten piękny samochód. Bardzo się cieszę. Do zobaczenia, moi drodzy. Jeśli Wam się podobało, łapka w górę, subskrybujcie. I tak jak wspomniałem, link do Instagrama Krzyśka, na którym znajdziecie mnóstwo zdjęć tego samochodu, znajdziecie w opisie. Do zobaczenia. Dzięki.